Dzień dobry Państwu, stale Pana Maczyny, Stanisław Kosakowski, się kłaniam. Dzisiaj chciałbym poruszyć temat polskich służb cywilnych i wojskowych, tam WSI i tych służb cywilnych, służb cywilnych i wojskowych obecnych i służb byłych, które w dalszym ciągu są, może ci ludzie już są emerytami, może coś innego, ale w każdym razie są młodsi, są starsi, a to nie jest istotne. Istotna jest dla mnie sprawa, że od wielu lat w Polsce dowiaduje się, że służby ingerują, mieszają się we wewnętrzne sprawy polityczne Polski, wywierają wpływ taki czy sraki. Służby, trzeba powiedzieć, że z czasów PRL-u były to służby, które inwigilowały Polaków, którzy szkodziły im tu i ówdzie, tu i za granicą. I chodzi mi o to, że sądzę, że tymi służbami należałoby się na poważnie zająć. Uważam, że powinna powstać ustawa, która by, powiedzmy, od dzisiaj czy od jutra mówiła, że każda osoba, która jest w służbach lub była w służbach wojskowych czy cywilnych, jeśli będzie ingerowała w życie polityczne Polski, w sensie w partie polityczne, w jakieś takie ustawki, jakieś inne historie, ta osoba będzie poddana karze, powiedzmy, z jednej strony ci starsi mogą mieć zabierane, powiedzmy, te emerytury czy renty, to już nieważne, czy renta tego, a ci młodsi, tak powiem, będą karani wysokimi wyrokami więzienia, odbieranie majątków i takich innych historii. W każdym razie muszą być kary surowe. W ten sposób mi się wydaje, żebyśmy się pozbyli tych służb, które mieszają w Polsce. Jak patrzę na swoich niektórych znajomych w telewizji, bo widzę, że maszerują w marszach KOD-u albo w jakichś innych sprawach, ci ludzie uważam, że nie mają żadnego prawa, żeby tam uczestniczyć. Ludzie, którzy są związani z wojskiem, związani ze służbami, nie powinni brać udziału w żadnych manifestacjach. To jest jedna sprawa. Z drugiej strony nie powinni ingerować w sposób pośredni czy bezpośredni w sprawy polityczne Polski. Bo to jest podwójne ułaskawienie tych ludzi. Ułaskawienie za to, że za komuny donosili, szkodzili Polsce i Polakom. I to samo robią teraz. Wiadomo, że akurat przy tym rządzie, ale to chodzi o to, żeby niezależnie jaki by rząd w Polsce rządził, służby nie powinny mieć, byłe czy obecne, nie powinny mieć prawa do ingerencji we wewnętrzne sprawy polityczne w Polsce. To jest, uważam, że jest taka podstawa podstaw. Może jestem ignorantem, a może rzeczywiście na tych sprawach się nie znam, bo są ludzie lepsi od tych służb. Ja miałem tam trochę takich czy innych tam, no, jakieś tam coś o tych sprawach wiem, ale podejrzewam, że są tacy, którzy wiedzą dużo więcej. Uważam, że taka ustawa by po prostu wyleczyła Polskę z tych, powiedzmy, historii, które mają miejsce. Nie wiem, może brzmię jak ignorant, ale uważam, że to warto wziąć pod uwagę i taką ustawę przeforsować w Sejmie, żeby to wreszcie zakończyć. To na tyle. Pozdrawiam, hasta la vista.